panoramie teraz bezcenne dla polskiej historii szable wybitnych postaci dwudziestolecia międzywojennego. Wiele z nich pokażemy Państwu pierwsi, bo specjalnie dla nas zostały wyjęte z magazynów Muzeum Wojska Polskiego. A widziała je już Joanna Bukowska-Kasprzak. Szabla jest niezwykła. Niezwykła, bo wykonana w całości z drewna. To imieninowy prezent dla marszałka Piłsudskiego od Hucułów. Unikat. To są eksponaty, które są niewycenialne, są bezcenne. Klasa zerowa, jeśli chodzi o ważność dla naszej historii i dla zbiorów Muzeum Wojska Polskiego. Tak jak ta generała Sosabowskiego, zakopana w ogródku po kapitulacji Warszawy i odnaleziona 30 lat później przez jego siostrę. Misternie wykonane rękojeści, symboliczne detale, każdy element szabli miał znaczenie. To właśnie ona była wręczona w podniosłych dla narodu momentach, by uhonorować obdarowywaną osobę. Kojarzy się nierozerwalnie z tradycją, kulturą, tożsamością narodu polskiego, sięgając do czasów Rzeczpospolitej Szlacheckiej, poprzez okres porozbiorowy, aż po walkę o niepodległość. Szabla generała Sikorskiego. Te z dwudziestolecia międzywojennego pierwszy raz zostaną skatalogowane i opisane w albumie. Oręż najwybitniejszych postaci z okresu II Rzeczypospolitej. Szable marszałków Józefa Piłsudskiego, Edwarda Rydza-Śmigłego, szable generałów Bołtucia, Sosabowskiego, Żeligowskiego. To taka Biblia polskiej szabli, w której chcemy pokazać ponad 100-stronicowy rozdział poświęcony polskim szablom wybitnych postaci II Rzeczypospolitej Polskiej. Szable towarzyszyły Polakom od XVI wieku. Były przekazywane z pokolenia na pokolenie jako najcenniejsze pamiątki. Joanna Bukowska-Kasprzak, Panorama.